Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie na webinarium eTwinning. Mam nadzieję, że zostali Państwo już przeniesieni z poczekalni do docelowego pokoju webinaryjnego. Ja nazywam się Jolanta Gradowska, jestem przedstawicielką Krajowego Biura eTwinning z siedzibą przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Ze mną jest już Pani Marlena Kowalska. Dzień dobry, Marleno. Dzień dobry. Na starcie zajmę Państwu parę minut po to, żeby poinformować Państwa, w jaki sposób realizujemy dzisiejsze spotkanie, ile będzie trwało oraz gdzie Państwo znajdą materiały. Pozwolę sobie również na starcie poinformować, że nasz czat jest moderowany, więc Państwa odpowiedzi na czacie mogą się pojawiać z niewielkim opóźnieniem. Bardzo prosimy o cierpliwość. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to tak jak na starcie Państwo zauważyli, będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, w jaki sposób rozpocząć swoją przygodę z programem eTwinning, w jaki sposób zrealizować pierwszy projekt eTwinning. Pani Marlena podzieli się takimi pomysłami właśnie na realizację swojego pierwszego projektu. Ja przepraszam za lekkie hałasy w tle związane z niewielką modernizacją w innej części biura. Zachęcam oczywiście Państwa do tego, żeby Państwo przedstawiali się na czacie, żeby Państwo napisali nam, z jakiego rejonu Polski Państwo się z nami łączą, czy są Państwo początkującymi eTwinnerami, czy może Państwo już brali udział w projektach. Oczywiście przypominam, że to spotkanie jest skierowane do osób, które początkują w programie eTwinning. Jeśli będą Państwo mieli jakieś problemy techniczne, to zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną. Będę obecna przez cały czas trwania spotkania w tle, czyli będę na czacie dostępna. Na sam koniec pojawię się, aby podsumować dzisiejsze spotkanie, aby przekazać Państwu informacje o tym, gdzie znajdą Państwo nagranie, gdzie znajdą Państwo prezentację dzisiejszego spotkania, bo wiem, że niektórzy z Państwa niestety nie mogli tutaj być obecni, więc takie informacje z pewnością się przydadzą dla Państwa koleżanek lub kolegów, albo też dla Państwa, aby kiedyś powrócić do tego, co dzisiaj będzie tutaj prezentowane. Czas trwania naszego spotkania to około 60 minut, postaramy się zmieścić w tym czasie i na sam koniec oczywiście podsumować to spotkanie, czyli gdzieś na kilka minut przed godziną 16 pojawię się tutaj znowu, żeby podziękować Państwu i podsumować je jeszcze raz. Jeśli chodzi o materiały, to udostępnimy Państwu zarówno prezentację, jak i nagranie. Te informacje, gdzie będzie to udostępnione, podam również na sam koniec spotkania. Nasze wydarzenie jest certyfikowane, mieliśmy parę pytań od Państwa wysłanych mailem. Czy będą wystawiane certyfikaty? Tak, jak najbardziej. Każde z tych spotkań, które realizuje Krajowe Biuro eTwinning, jest certyfikowane, więc zachęcamy Państwa do udziału w kolejnych wydarzeniach. Część z nich już pojawiła się na naszej stronie internetowej eTwinning.pl. Część z nich to wydarzenia dla osób zarejestrowanych w programie, część to wydarzenia dla osób, które jeszcze nie założyły sobie konta na naszym portalu. Ja już powoli będę znikać, tak jak wspomniałam na starcie, będę tutaj cały czas z Państwem w tle, będę moderować czat, będę odpowiadać na pytania na czacie. Oczywiście zachęcamy, aby te pytania skierowane do Pani Marleny sobie przechować do samego końca spotkania, kiedy to udostępnimy tak zwaną sesję Q&A, czyli pytań i odpowiedzi. Będzie taka przestrzeń, aby zadać te pytania, będziemy wtedy dzielić się informacjami z Państwem na bieżąco. W tej chwili, jeśli będą problemy techniczne, to proszę najlepiej uruchomić taki prywatny czat ze mną. Wystarczy wybrać opcję Krajowe Biuro eTwinning na widoku czatu i kliknąć czat prywatny. Wtedy Państwo połączą się bezpośrednio ze mną i będę mogła udzielić Państwu odpowiedzi w trakcie trwania spotkania. Natomiast pytania do Pani Marleny zachęcamy zadawać na sam koniec dzisiejszego webinarium. Pani Marlena jest naszą ambasadorką i trenerką eTwinning. Od wielu lat działa w programie eTwinning, zrealizowała już sporo projektów, między innymi bardzo ciekawy projekt, który jest co roku powtarzany z okazji Dnia Kropki i o tym projekcie również dzisiaj będzie wspomniane w trakcie naszego webinarium, więc życzę Państwu udanego odbioru i przekazuję już głos Marlenie. Dziękuję bardzo za to przedstawienie. Bardzo mi miło powitać Państwa w to u mnie piękne lipcowe popołudnie. Tak jak już tutaj Jola powiedziała, jestem nauczycielem języka polskiego, jestem bibliotekarzem. Od 10 ponad lat związana jestem z Katolicką Szkołą Podstawową w Piotrkowie Trybunalskim, a przy tablicy nie ma ćwierć wieku, chociaż to tak może dziwnie brzmi. Myślę, że wielu z Państwa zna mnie przede wszystkim
z przestrzeni Facebooka, a nie tylko z e-twinningu. Tutaj sobie czytam czat. Większość rzeczywiście początkujących, bardzo, bardzo mi miło. Myślę, że to, o czym będę chciała powiedzieć, to zadowoli Państwa. Jestem od kilku lat propagatorką Dnia Święta Kropki. Tak? To święto już ma sporo lat. Wprowadziła je do Polski pani Jolanta Okuniewska, wybitna pedagogka, nauczyciel klas 1-3. I to święto przez wiele lat było przede wszystkim świętem dla maluchów. Jakiś czas temu pomyślałam sobie, a czemu by nie starsi? To był czas, kiedy pracowałam w gimnazjum, więc kropkę zaczęliśmy w gimnazjum. Mówię o tym dlatego, ponieważ często mam teraz pytania, czy kropka tylko dla maluchów? No nie, kropka nie tylko dla maluchów, tylko dla wszystkich. I dziś o kropce troszeczkę, ale też o tym, jak w ogóle zacząć projekt, jak działać, co jest ważne w projekcie. Myślę, że dla każdego z nas byłoby wspaniale, gdyby projekt zakończył się sukcesem w postaci otrzymania krajowej odznaki jakości. I no, wtedy to już gwarantuje, jesteście Państwo uzależnieni od e-twinningu. Bardzo się cieszę, że Państwo piszą tutaj, że pierwszy raz, że cała Polska, świetnie. A ja może zapytam jeszcze, bo za moment tego będzie potrzebna ta wiadomość. Czy znacie Państwo inne święta nietypowe niż Dzień Kropki? Proszę spróbować napisać. Tu już praktycznie na to pytanie Państwo mi w większości odpowiadacie. A kropkę tak pięknie. A czy znacie jakieś inne? Czekam. Dlaczego o tym mówię? Za moment powiem. Dlaczego o tym pytam? O jest języka ojczystego. Pojawia się, tak. Szanowni Państwo, to ja tutaj będę podglądała jeszcze chwilkę, ale zaczynamy, bo szkoda czasu. Pierwsze kroki e-twinning. I teraz tak, jeśli ktoś jeszcze w ogóle, o tak widzę pięknie, dziękuję za odpowiedzi, jest Dzień Kapcia nawet, no pięknie. Świąt nietypowych odpowiedzi. Szanowni Państwo, pierwsze kroki. Jeśli jeszcze nikt z Państwa nie był na tej platformie, to przechodzimy na e-twinning Polska. Od razu poproszę tutaj naszą panią moderator, jeśli będzie mogła, to ja zaraz też pokażę. Przewodnik, czyli miejsce, które nam dużo, dużo podpowie. Ja spróbuję udostępnić na udostępniamy, tylko Marlenka mała prośba. Tak. Jakbyś mogła troszkę bliżej mikrofonu, no w sensie laptopa mówić, bo troszkę nam przerywa dźwięk. Mm-hmm. Dobrze. Teraz postaram lepiej. Postaram się głośno mówić. Troszkę bliżej do laptopa. Tak. Szanowni Państwo, pierwsza strona. Jesteśmy na e-twinning Polska i od razu pokażę również przewodnik, który został stworzony przez nasze biuro e-twinningu, które krok po kroku pokazuje, jak się zarejestrować właśnie na platformie, jakie wykonać czynności. My dzisiaj nie możemy tego zrobić, bo po prostu nam czasu nie starczy. Ja tylko powiem, w tym miejscu tutaj mamy guziczek tak, rejestracji
I proszę być przygotowanym, jeśli chodzi o takie informacje, jak strona szkoły, telefon szkoły. Proszę pamiętać hasło do własnego maila, bo też jest potrzebne. Wszystkie informacje tutaj jak najbardziej prawdziwe, imię, nazwisko. Mówię o tym mailu, ponieważ będzie potwierdzenie rejestracji, które przyjdzie na maila. Proste takie informacje, rejestrowanie się na stronie to tak naprawdę kilkanaście minut. I kiedy będziemy gotowi, przechodzimy do logowania. I w tym momencie włącza nam się eTwinning Live. Wszyscy powinniśmy mieć taką stronę i zaczynamy. I jesteśmy na stronie. Mam nadzieję, że wszyscy wszystko widzą. To jest nasza strona na eTwinningu. I teraz, szanowni Państwo, ona będzie u każdego troszeczkę inaczej wyglądała, w zależności od tego, ile będziemy mieć znajomych, kontaktów, do ilu grup należeć, w jakich wydarzeniach uczestniczyć. Ale pierwsze pytanie. Jak dołączyć do projektu? Bo to jest, każdy z Państwa ma taką stronę. Dla mnie najłatwiej, najprościej, projekty. W górnej zakładce projekty. I tutaj wyświetlą się nam nasze projekty, ale też możemy tutaj sobie zapisać, co chcemy wyszukać. Ja chcę święta nietypowe. I szanowni Państwo, no jest taki projekt, święta dziwne i nietypowe. I chciałabym w nim wziąć udział. Klikam w projekt. I w tym momencie otwiera się mi strona projektu. Najpierw zawsze czytam sobie o mnie, czyli o projekcie. Co to jest za projekt? Jakie są jego cele? Co będziemy w tym projekcie robić? I spójrzcie, mamy tutaj od dnia kropki począwszy propozycje na pierwsze półrocze. W 29 stycznia kończymy dniem składanki i łamigłówki, a oprócz tego inne wydarzenia, bardziej ciekawe, mniej ciekawe, wszystko zależy, kto czego oczekuje. No i na koniec, tak rozumiem, będziemy tworzyć wspólne książeczki, prezentacje. Daję radę. Chciałabym w tym projekcie wziąć udział. Co robię dalej? Wchodzę w członków. Wchodzę w członków tego projektu. O, i tu już widzę, jest sześciu, czyli projekt ma szansę zaistnieć, ma szansę się udać. Szukam teraz, bo chcę do tego projektu dołączyć ich założycieli. No i proszę Państwa, jest pierwszy założyciel i jest jeszcze jeden założyciel. I od razu tutaj powiem, to właśnie Małgosia jest głównym założycielem tego projektu. Małgosia nie ma dużego doświadczenia w działalności tutaj na platformie, dlatego poprosiła mnie o pomoc. Ja się jak najbardziej zgodziłam, przy czym najpierw działamy w kropce, a później rozkręcamy święta nietypowe. I teraz, szanowni Państwo, jeśli chcielibyście dołączyć do tego wydarzenia, informujecie o tym założyciela. I teraz zobaczcie, kiedy ja kliknę tutaj w nazwisko Małgosi, otwiera mi się jej profil i Państwo, jeśli nie będziecie mieć Małgosi w kontaktach, w tym miejscu
będziecie mieć zaproszenie do kontaktów. Ja już mam Małgosię tutaj, więc ewentualnie mogę usunąć, tak? Państwo byście mieli tutaj zaproszenie do kontaktów. I od razu podpowiadam, warto w tym miejscu wysłać wiadomość do założyciela, tak jak każdą inną wiadomość z tematem, tutaj napisać na przykład święta nietypowe, przedstawić się, powiedzieć, że jesteście zainteresowani udziałem w projekcie. Naprawdę bardzo to ułatwia działanie i dużo, dużo szybciej można po prostu dołączyć osobę. Spójrzcie Państwo, u góry cały czas mamy jak gdyby własną stronę, tak? Własny profil. I ja w tym momencie mam 5 jakichś wiadomości nieodczytanych. Spójrzcie, widzę, ktoś prosi o dzień kropki, ktoś prosi o święta dziwne i nietypowe. I jeśli ja już go mam w kontaktach, to bez problemu mogę dołączyć do projektu. I w ten sposób tutaj już możemy działać, tak? I tutaj już możemy działać i tworzyć. No i pojawia się kolejne pytanie, jak to z tym działaniem? Gdzie tutaj coś dopisać? No bo tu nie za bardzo. Aha, tutaj już się pojawiły pierwsze jakieś informacje, koleżanki między sobą wymieniały informacje, wiadomości, ale to nie jest właściwe miejsce, żeby się ze sobą kontaktować. Do końca właściwe miejsce. Przechodzimy do Twin Space, kolejnej gdyby platformy, która pomaga nam współpracować. I tutaj od razu powiem, w tym miejscu zapisujemy to, co nam się pokazuje właśnie tam w eTwinning Live. Czyli wszystkie informacje, jakie tutaj są zapisane, one będą pokazane na eTwinning Live. To jest strona główna. Powiedziałam, że nie do końca można się, jest dobrze, kiedy się kontaktujemy na głównej stronie, ponieważ zobaczcie Państwo, mamy tutaj notes nauczycielski. On nie jest widoczny i tutaj sobie pięknie możemy różne informacje wpisywać i działać ze sobą. Oprócz tego oczywiście mamy forum, mamy spotkania, ale to za moment, jak zdążymy. Wrócę na chwilę teraz do prezentacji i pamiętajcie Państwo, że jesteśmy na Twin Space'ie i tutaj tak naprawdę wszystko się dzieje. Tutaj właśnie na Twin Space'ie. Kolejne, jeśli Państwo tam nie będą zadowoleni ze wszystkiego w poradniku zawartego, to znalazłam jeszcze jedną pomoc innej ambasadorki, taką krótką prezentację, jak poruszać się po Twin Space'ie, może będzie pomocna, ale na razie to, co ja bym chciała powiedzieć. Szanowni Państwo, Twin Space to, usłyszałam kiedyś na naszym jednym ze szkoleń, coś podobnego do sklepu. Sklep, który może być przeogromny, ale może być też malutkim, bo taki chcemy, taki nasz osiedlowy. I wszystko, co do tego Twin Space'a włożymy, powinno mieć swoje miejsce, tak jak to ma miejsce w sklepie. I spójrzcie Państwo, strona główna, czyli ta, którą przed chwilą pokazałam, gdzie wszystko jest widoczne, to nic innego jak witryna sklepowa. Widzimy, co się dzieje, ale spójrzcie też, w tej witrynie to my chcemy zobaczyć takie perełki. Jeśli
w sklepie podchodzimy do wystawy, gdzie jest tak naprawdę wszystko, to my nie wiemy, na co patrzeć. Nie wiemy, czy nam się to naprawdę podoba, czy nie do końca. I no, to nie jest to, o czym marzymy. Dlatego strona główna to rzeczy naprawdę ważne dla projektu. Te, którymi się chcemy pochwalić w danym momencie, które sugerują, o czym jest projekt, pokazują, co w danej chwili robimy, bo oczywiście, jeśli projekt jest długi, długotrwały, to przecież co innego będzie ważne we wrześniu, co innego w styczniu, a co innego, kiedy będziemy kończyć projekt w czerwcu na przykład, bo takie projekty też mogą być. Dlatego pamiętajmy, strona główna to witryna sklepowa, a nas interesuje sklep. Dlatego wchodzimy do sklepu. A sklep to półki. To półki z towarem. I to właśnie strony Twin Space'a organizują nam współpracę i pokazują, co my tak naprawdę wspólnie z partnerami robimy. Tych półek może być bardzo wiele. Ale może się też tak zdarzyć, że półki będą dwie i projekt będzie jak najbardziej udany. To są przykładowe grafiki, ale myślę, że Państwo rozumiecie. Jeśli będziemy mieć takie półki, czyli coś tam o owocach, coś tam o produktach zamkniętych w buteleczki, a coś tam o produktach zamkniętych w jakieś stałe pojemniki, no to wiemy, że to jest tu, a to jest tu. I szanowni Państwo, nie wrzucamy, nie wkładamy owoców w zamknięte pudełeczka. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Przestrzeń Twin Space'a bardzo ważne jest, kiedy mamy uporządkowaną. Nic nam wtedy się nie brudzi, nic nam się nie bałagani, my wiemy, gdzie czego szukać. Spójrzcie, jeśli chodzi o ten projekt Święta Nietypowe, on może przypominać troszeczkę takie półki, czyli na jednej półce będą i książki, i zabawki, bo na przykład to będzie święto, nie wiem, pluszowego misia. A na drugiej półce będą jakieś tam buteleczki, bo będziemy mówić o, nie wiem, dniu wody, tak? Można tak na Twin Space zrobić, że do jednej strony dokładamy podstrony i będzie nas więcej albo mniej, to też będzie uzależniało ilość stron. Ja mam nadzieję, że zdążymy. Przejdę za moment znowu do Twin Space'a i pokażę Państwu, jak to działa w rzeczywistości. Jest jeszcze jedna przestrzeń w każdym sklepie. Magazyn, prawda? W magazynie mamy zapakowane materiały, które wystawiamy do sklepu, które wystawiamy na półki. I teraz taki sam magazyn jest na Twin Space'ie. To są materiały. Bardzo dobrze, kiedy te materiały mają właśnie swoje foldery, nie tylko są przypisane do zdjęć, dokumentów czy filmów, ale dodatkowo zrobimy sobie własny folder. Podpiszemy albo własnym nazwiskiem, albo nazwą szkoły, albo tematem, jaki chcemy wspólnie wykonać i właśnie w ten folder będziemy wkładać potrzebne nam treści. Bardzo proszę o tym pamiętać, bo to jest ogromny problem później. Później, kiedy właśnie chcemy się ubiegać o nagrody, kiedy chcemy się wykazać współpracą,
No nie w tym miejscu, w którym powinno być, materiały są, bo one są, bardzo często są, ale są właśnie albo wrzucone na stronę główną, albo są zdjęcia pododawane tylko do materiałów, a nie ma ich na stronach i to nam troszeczkę komplikuje sprawę. Tutaj napisałam powodzenia, ale można by było też napisać udanych zakupów, prawda? I nim przejdę do strony na TwinSpace, od razu jeszcze jedna rzecz. Wymagania RODO. Szanowni Państwo, ja nigdy nie prosiłam o zgodę dyrekcję, by pozwoliła mi działać na e-twinningu. Metoda projektu jest wpisana w podstawę programową i to, w jaki sposób ja ten projekt realizuję, nigdy nie było u mnie w szkole jakimś problemem. Myślę, że bardziej nam zależy na przekonaniu rodziców, by dzieci brały udział w takich projektach. Bardzo jest dobrze na pierwszym spotkaniu powiedzieć, jeśli zaczynacie pracę z projektami e-twinning, co to jest, pokazać jakiś przykładowy e-twinning, jakiś projekt w e-twinningu, powiedzieć, na czym polega, tak? I jeśli rodzice się przekonają do działań w programie, to nie sądzę, by dyrektor miał jakieś uwagi. Tutaj mamy, szanowni Państwo, taką propozycję. Zgodę rodzica na udostępnianie wizerunku dziecka. Jeszcze raz przypomnę, jeśli Państwo wkładają zdjęcia, wkładają filmiki na główną stronę w TwinSpace, ona automatycznie jest widoczna w eTwinning Live i każdy może zobaczyć to, co Państwo prezentują. Dlatego ja zachęcam na tę główną stronę jak najbardziej, ale wytwory pracy dzieci. To, co robimy. Jeśli już filmik, to filmik, który pokazuje, co dzieci robią, a niekoniecznie dzieci. Jest wtedy na pewno bezpieczniej i dla nas, i dla, myślę, dziecka. Ja mam rozwiązaną tę sprawę w ten sposób, że nie mam pojedynczych zgód. Dosyć dużo tych projektów robię i byłoby mi chyba trudno nawet za każdym razem prosić o indywidualną zgodę. Dlatego, kiedy we wrześniu przychodzimy do szkoły i mamy to pierwsze zebranie z rodzicami, mamy taką ogólną zgodę napisaną, bo ta zgoda oczywiście każdy dyrektor, każdy nauczyciel może ją sobie zredagować jak chce i ona wystarcza. Do tej pory nie miałam żadnych problemów, jeśli chodzi o udostępnianie wizerunku. W moich projektach bardzo często jest tak, że strony TwinSpace'a blokuje dla wszystkich. One są widoczne, takie ustawienie jest możliwe. One są widoczne dla uczestników projektu. My, którzy działamy w projekcie, widzimy swoje filmiki, widzimy swoje zdjęcia. Kiedy dzieci się przedstawiają, to jak najbardziej pokazuje ich twarze. Przy czym naprawdę rzadko otwieram tę stronę dla wszystkich. Jeśli chcę się pochwalić rodzicom, że coś takiego robimy, to najczęściej robię to ze swojego konta, omawiam, pokazuję, natomiast staram się nie upubliczniać tak szeroko tego, co robię w projekcie. Proszę pamiętać, że jeśli Państwo mieliby taki problem albo takich rodziców naprawdę uczulonych na udostępnianie wizerunku dziecka, to tutaj można dokładnie wpisać, że będą filmiki na YouTubie, że będą, nie wiem, prezentacje w jakimś programie. Oczywiście, że tylko i wyłącznie my je dla celów promowania projektu będziemy wykorzystywać, ale
no tutaj po prostu bardzo dobrze sobie tą zgodę upisać, to jest ważne. Nasze biuro zachęca, aby mieć właśnie takie udostępnianie wizerunku, takie zgody dla wszystkich projektów napisane. I teraz, szanowni Państwo, spróbuję raz jeszcze wejść w udostępnienie i pokażę Państwu bezpośrednio. Bezpośrednio, mam nadzieję, że widać, projekt, który niedawno realizowaliśmy, czyli Wiesz, co czujesz, projekt o emocjach. Ten projekt się kończy, chociaż jeszcze chyba nie jest zamknięty. I teraz zobaczcie Państwo, tutaj mamy wszystko, co się ukazało i jeszcze raz mówię, to jest widoczne na ogólnym profilu, więc te zdjęcia powinny mieć zgodę na udostępnianie wizerunku. Zawsze eTwinning pyta, przypomina, czy masz zgody. I teraz spójrzcie, wejdźmy w strony, czyli tam, gdzie się dzieje. Tam, gdzie się dzieje. I widzimy. Mamy tutaj, było nas sporo, w tym projekcie osób brało udział, wiele szkół. Przedstawmy się, widzicie Państwo, jest półeczka, a na tej półeczce są mniejsze, jak gdyby miejsca wydzierżawione, tak? Takie udostępnione i każda szkoła mogła się tutaj przedstawić, tak? I pokazywaliśmy siebie. Ja zawsze jeszcze, kiedy mam takie przedstawienie, pokazuję dzieciom, z kim w tym roku działamy, w tym projekcie, z kim działamy, robimy sobie jakieś takie zapoznanie z klasami, z grupami. Kolejna półeczka, mamy listę emocji i znowu każda szkoła miała swoją zakładkę. Były listy, różne rzeczy się tutaj działy, ale co jest najważniejsze, szanowni Państwo, my musimy pokazać, że nie tylko sami działamy, ale też współpracujemy. I z tych wszystkich stron, które tutaj są, powstały wspólne dzieła, nasza praca. Na przykład, spójrzcie, utworzyliśmy książeczkę z emocjami w roli głównej. Było nas tutaj, no tak jak widzicie, kilka nauczycielek i dzieci tworzyły opowiadanie z emocjami w roli głównej. Ważne, by pokazać, że my jesteśmy razem w eTwinningu. I teraz, choć jeśli tutaj byście Państwo przejrzeli, naszej, mojej klasy wcale nie ma dużo opowiadań, ale w momencie, kiedy myśmy się przyłączali, było już sporo, moment, tu jesteśmy, było już sporo innych fragmentów dopisanych. Szanowni Państwo, jaka wielka radość dzieci, kiedy wspólnie czytaliśmy z emocjami jak najbardziej właśnie te wcześniejsze fragmenty, no, a później tworzyliśmy swój, prawda, swój fragment. Więc taka książeczka jak najbardziej. Dzieci się bawiły, tworzyły logo projektu. Było głosowanie, kto, które, dlaczego wybiera. Naprawdę wspólne działanie, pięknie udokumentowane. Co my tu jeszcze zrobiliśmy? Aha, były nasze wspólne gry. Spójrzcie Państwo, bo w ogóle ten projekt od tego się zaczął, od tego wyszliśmy, że pokażmy, że można emocjami zagrać, tak? I tutaj zabawa językowa, ale też dosłownie. I powstawały wspólne gry, wykreślanki, z których mogliśmy korzystać, którymi mogliśmy się inspirować bardzo, bardzo
dużo pomysłów. I spójrzcie Państwo, a nie, tutaj ja nie zobaczę, bo nie jestem założycielem, ale tutaj można też, jeśli zacznie edytować, to właśnie ustawić, czy strona jest widoczna, czy nie. I w końcu przechodzimy do materiałów. Widzicie Państwo, mamy magazyn. Mamy magazyn, to nas interesuje, zapakowane treści. Najwięcej oczywiście jest zdjęć, ale też są pliki, są dokumenty i również te dokumenty są popakowane. Bardzo, bardzo ważne, by tak właśnie działać, by był porządek na stronach. Ja Państwu chciałabym jeszcze pokazać, nie wiem, czy nam się to szybciutko otworzy, projekt bardzo malutki, bo tam było mnóstwo stron. Spójrzcie Państwo, tylko tyle i aż tyle zrobiliśmy sobie z koleżanką zupełnie z innego regionu Polski. Dzień Patrona wspólnie. Mamy tylko tak naprawdę 4 półeczki, tak? 4 półeczki, które pięknie nam się sprawdziły. I, no i była oczywiście rozmowa i tworzyliśmy różne we dwie, tak? I 2 zespoły. Moi uczniowie i uczniowie z jej szkoły, na przykład wiersze, tak? Były wiersze o Księdzu Bosko. Oczywiście te wiersze później były promowane w szkole, były wystawki, myśmy sobie je czytali, a jeszcze wiecie Państwo, jak jest się polonistą, no to od razu dochodzi jakaś analiza i naprawdę dużo, dużo rzeczy można zrobić. I wrócimy, jeśli będziecie Państwo mieć pytania do Twin Space'a. Ja bym jeszcze raz chciała wejść tutaj na naszą prezentację. Szanowni Państwo, nie wyobrażam sobie, żeby projekt wychodził gdzieś zupełnie poza podstawę programową i niemal zawsze mam w głowie, a może odznaka. Od razu mówię, nie działam w każdym projekcie, mam świadomość tego, na takim poziomie, że od razu wiem, że tą odznakę dostanę. Niemniej, jeśli na tą odznakę liczę, wiem, co mam zrobić i staram się no, tak robić, aby właśnie tą odznakę dostać. Co to jest? Bo też było takie pytanie. Co to jest ta odznaka? To potwierdzenie, że projekt, który zrobiliśmy, jest na naprawdę wysokim poziomie, spełnia określone wymagania, zaraz je Państwu przedstawię. I otrzymując odznakę, mamy takie powiadomienie na własne nazwisko, z własnym imieniem. Otrzymujemy kartkę, taką informację, którą możemy dać każdemu uczniowi, właśnie, że zdobyliśmy nagrodę, a jeszcze dodatkowo przychodzi z biura eTwinning list gratulacyjny dla nas, jako nauczycieli, przychodzi list gratulacyjny dla dyrekcji, która wie wtedy, że taki projekt zaistniał, że ten projekt jest naprawdę wysoko oceniony. I teraz, drodzy Państwo, te wymagania. Wymagania również można sobie znaleźć jak najbardziej. Jak będzie prezentacja, to myślę, że tutaj biuro nam udostępni link. Spójrzcie Państwo, co jest potrzebne. W jaki sposób przebiega praca z uczniami, jakich innowacyjnych, kreatywnych metod Państwo skorzystali. Jeśli zaczynacie pracę w projektach, to niemal zawsze będzie to innowacja, więc tutaj nie ma nawet żadnego problemu. Kreatywność na pewno wystąpi, bo kiedy się działa w grupie i współdziała, będzie kreatywnie. Integracja z programem nauczania, już o tym powiedziałam. Projekty są wpisane w podstawę. Jeśli realizujemy dzień kropki,
Oczywiście tak układamy sobie współdziałanie z partnerami, żeby realizować zadania związane z podstawą. Jeśli robimy dzień liczby pi, oczywiście mamy swoją podstawę. Jeśli będzie, nie wiem, dzień szczęścia, dzień uśmiechu, to mamy kwestie wychowawcze. Zawsze nam to ładnie będzie pasowało. Powinniśmy wypisać. To nie jest tam jakoś bardzo, bardzo dużo wymagane, ale najważniejsze treści. I teraz trzy kolejne kropeczki, bardzo ważne. Bardzo ważne. Współpraca szkół partnerskich. Opis działań wyraźnie wskazujący, co robiliśmy sami, co robiliśmy wspólnie. I, drodzy Państwo, właśnie w tym miejscu mamy podać strony Twin Space'a. Jeśli będziemy ubiegać się o odznakę, będzie specjalne miejsce, wstaw tutaj link do Twin Space'a. Tych miejsc tam będzie dużo, więc jak bardzo dużo zrobimy, to można podać kilka stron Twin Space'a. Jak, tak jak Państwu pokazałam, będą to na przykład trzy wspólne działania, bo projekt był krótki z małą ilością partnerów, no to będzie na przykład jeden czy dwa linki. Ale jak najbardziej tutaj się musimy wykazać tą współpracą. Wykorzystanie technologii, również tutaj wstawiamy linki, ale drodzy Państwo, no bez technologii projekty eTwinning nie istnieją, więc to również jest łatwa sprawa do załatwienia. I rezultaty. Tu podajemy właśnie linki do naszych książeczek, do naszych prezentacji wspólnie wykonanych, do, może jeszcze sobie szybciutko podpowiem, co tutaj mamy, aha, galerie zdjęć, tak, pokoje zagadek, blogi, jeśli były spotkania online, dokumentujemy to wszystko. Szanowni Państwo, właśnie pracujemy systematycznie. Pamiętamy, że robimy to dla projektu, dlatego od razu, jeśli mamy możliwość, robimy zdjęcie, robimy screen, nie wiem, jeśli jest możliwość nagrania, nagrywamy. Czy my to od razu udostępnimy? Kwestia drugorzędna, ale jak najbardziej od razu po prostu o tym pamiętać. Również chcę powiedzieć, że trzeba w miarę systematycznie swoje treści publikować na Twin Space'ie, ponieważ są takie projekty, które gdyby wymagają jednego działania, by móc przejść do kolejnego i w którymś momencie nam się po prostu zrobi bałagan, jeśli nie będziemy robić wszystkiego naraz. O nagrodę, o odznakę może aplikować każdy, nie tylko założyciel. Jeśli tylko współpracujemy ze sobą, wykonujemy te mamy spełnione te wymagania, o których mówiłam, wszyscy możemy to zrobić, prosić o nagrodę. W projektach mogą brać wszyscy udział, od przedszkolaczków do maturzystów. Więc właśnie chyba nawet eTwinning o tym pisze. Więc szanowni Państwo, to tylko od nas zależy, co chcemy zrobić. I teraz wrócę znowu do kropki. W kropce jest nas bardzo dużo. To jest mój jedyny projekt, gdzie jest taka liczba osób akceptowana i jest niemożliwe wręcz, byśmy wspólnie naprawdę zrobili wszystko, bo jak połączyć zadania pięciolatka, nie wiem, piętnastolatka i bez mała dwudziestolatka. Ale jeśli przedszkola będą działać razem, szkoły, nie wiem, podstawowe razem, nawet jeszcze z podziałami jakimiś mniejszymi i będziemy mieć jedno jakieś wspólne zadanie, nie wiem, zrobimy wspólną ankietę, jakiś, nie wiem, wspólny wakelet, wystarczy, bo oprócz jednego dla grupy całej, dla projektu, mamy też swoje mniejsze i to naprawdę wystarcza.
nie można, znowu wrócę do tych półek, szanowni państwo, robić tak, że aha, mam dzień kropki, to ja sobie tutaj tyle różnych wystawek pomaluję, zrobię tych kropek mnóstwo i później je włożę gdzieś do projektu. Gdzie? Skoro na przykład w tym roku w projekcie nie będzie, na przykład, ja tak mówię, w ogóle malowania kropek. I wiecie państwo, ja dostaję takie pytania i takie wiadomości, co ja źle zrobiłam, najczęściej dziewczyna pisze, że mi niestety odmówiono nagrody. No nie wykazałaś się właśnie tą współpracą. Na tych półeczkach nie tylko ma być porządek, ale my po prostu musimy włożyć tam swoje jabłuszko, swoją buteleczkę postawić, bo inaczej jest naprawdę duży problem. Wszystko naprawdę się udaje, jeśli ze sobą rozmawiamy, tworzymy zespoły, naprawdę dużo rzeczy takich przyjemnych w każdym projekcie. Ja się tak opieram na kropce, ale naprawdę w każdym projekcie, pokazałam państwu specjalnie o emocjach, to był projekt wychowawczy, wcale nie związany z językiem polskim. Jan Bosko, patron. Często nie mamy pomysłu, jak zrobić Dzień Patrona. Pytania, co wy robicie? No właśnie, my mieliśmy nawet zaangażowanych więcej nauczycieli, oczywiście nie robiliśmy tego Dnia Patrona we dwie, ale my jako najbardziej zaangażowane w projekt udostępniałyśmy te treści i nikt nam tego nie miał za złe, to była umowa wewnętrzna w naszych gronach pedagogicznych, ale posłuchajcie państwo, można pracować po kilka osób w projekcie z danej szkoły. To nie jest tak, że jak ja mam dzień kropki, to już matematyczka do dnia kropki nie może się dołączyć, jak najbardziej. Przy czym pamiętajcie państwo, każdy, jeśli będziecie mieć zamiar aplikować o nagrodę, o odznakę, każdy musi wykazać się samodzielnie pracą, choć współpraca jak najbardziej. Pokazujecie, ale to nie może być na przykład ze szkoły jeden link do tego samego na, nie wiem, 5 osób, tak? Myślę, że odpowiedziałam na takie najważniejsze zagadnienia, które sobie postawiłam. Przejdźmy może teraz do pytań, bo mamy niespełna 10 minut. Bardzo proszę, jeśli będzie można, to tutaj ja spróbuję się odnieść do kwestii, które tutaj widzę. Jak długo trzeba czekać na nagrodę za projekt? Różnie. Szanowni państwo, ja ze swojego doświadczenia, kiedyś się zagapiłam, kiedyś tam, napisałam wakacje, jest czas urlopowy, za pracę czerwcową dostałam nagrodę pod koniec sierpnia, ale ostatnio, tak naprawdę z dnia na dzień też można było tę nagrodę otrzymać. Myślę, że nie wiem, co tutaj państwo nurtuje. Bardzo proszę o podpowiedź panią moderatorkę naszą. Jeśli są pytania, piszcie państwo. Postaramy się teraz na nie odpowiedzieć. Będę czekała, czy wszystko jasne. Dajcie znać. Czy wrócić do jakiejś kwestii, bo chciałabym, by naprawdę zacząć działać we wrześniu z takim jasnym umysłem, wiedzieć, gdzie zamieszczać treści, wiedzieć, jak dołączyć, jak się porozumiewać. Oczywiście o e-twinningu można mówić bardzo, bardzo długo. Nie jesteśmy w stanie w godzinę pokazać wszystkich miejsc, spotkań. No, to nie dzisiaj, tak? Po prostu nie dzisiaj. Szanowni państwo, włączyliśmy tryb zadawania pytań. Bardzo prosimy, aby korzystać właśnie z tego trybu. Będziemy publikować państwa pytania na bieżąco. Rozumiem, że,
Tak, ja już się będę odnosiła. Szanowni Państwo, tak jak Państwu pokazałam na przykład ten projekt Święta Nietypowe, on dopiero będzie od września, więc cały czas możecie się ubiegać jak najbardziej, znaczy możecie do niego dołączać. Ale Szanowni Państwo, to też właśnie teraz mi się, dzięki za to pytanie, miałam też taką sytuację. Wrzesień się kończy, my już jesteśmy po ankiecie podsumowującej, a ja mam pytania, czy ja mogę dołączyć do projektu, bo tyle właśnie zrobiłam. No nie, no wtedy nie, bo to nie będzie projekt z nami robiony, bo ten projekt nie będzie spełniał wymagań, jakimi się kieruje e-twinning, tak? Więc o tym pamiętajcie. Jak najbardziej, jeśli widzicie, że projekt się zaczyna, dołączacie, ale nie na koniec. Słucham, następne pytanie. Kolejne pytanie. Jak wypromować swój projekt? Różne miejsca. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam na początku, my się znamy przede wszystkim z Facebooka z wieloma osobami. Facebook daje możliwości naprawdę różne. Jesteśmy w różnych grupach, ale też jeśli macie zamiar działać tak na stałe w e-twinningu, załóżcie sobie zakładkę na stronie szkoły. Pokazujcie tam, że działacie, że robicie takie rzeczy. Można spróbować napisać do gazety. Ja zapraszam na szkolenia e-twinningu. Tam jak najbardziej na takie pytania znajdziecie Państwo odpowiedź. Są specjalne, tematyczne szkolenia tydzień z na przykład i możecie Państwo znaleźć odpowiedź na te pytanie. Kolejne. Dołączyłam do dnia kropki, bardzo mi miło. Co powinnam dalej robić? Na tę chwilę tak naprawdę urlopować, ponieważ, Szanowni Państwo, ja chciałam zacząć dzień kropki w lipcu. W sierpniu troszeczkę chcę odpocząć, odejść od komputera. Rozpiszę działania pod koniec sierpnia. Będę się już wtedy bezpośrednio łączyła z osobami, które mają zamiar tam działać. Rozpiszemy sobie konkretne zadania. Na tę chwilę w dniu kropki tam się nic nie dzieje, po prostu dołączamy do projektu. I tyle. Kiedy są realizowane zajęcia? U mnie najczęściej normalnie podczas lekcji, ponieważ tak jak wspominałam, to jest realizacja podstawy. Ja nigdy nie wchodzę w takie projekty, które mi nie pasują. Ja wiem, że skoro teraz rozwijam, nie wiem, umiejętność pisania dzieci, to wchodzę w projekt, który będzie właśnie te umiejętności rozwijał, a nie będę, nie wiem, robiła projektu związanego, nie wiem, z gramatyką, tak? Ja normalnie w trasie lekcji pracuję, tak sobie planuję lekcje, żeby móc realizować zadania zapisane w projektach e-twinning, ale ja z reguły robię to podczas lekcji. Oczywiście, jeśli są zajęcia dodatkowe, możliwość, ale ja... Tak, Szanowni Państwo, do programu międzynarodowego jak najbardziej. Oczywiście e-twinning to platforma współpracy europejskiej, przy czym, drodzy Państwo, ja o tym nie mówiłam celowo, ponieważ jeśli jesteśmy początkujący, zapraszam, zachęcam, najpierw zacznijmy u siebie, tak, na swoim podwórku. Oczywiście jakoś, no nie wiem, jakoś jest nam łatwiej. Troszeczkę mamy inne standardy pracy w poszczególnych krajach, ja już to zauważyłam, więc zapraszam, jeśli Państwo znajdziecie projekt europejski, procedura dołączania jest taka sama. Taka sama, szukacie założyciela, piszecie do niego wiadomość, że chcecie dołączyć. Jeśli on się zgadza, działacie w projekcie. Na takich samych zasadach. Samemu też można zgłosić projekt. Oczywiście, że tak, można zgłosić projekt, przy czym no, nie zdążę dzisiaj opowiedzieć o tym, jak zakładać projekty. Myślę, że Jola powie Wam, że są szkolenia,
pokazujące, jak zakładać projekty, jakie formalności trzeba wypełnić, ale jak najbardziej każdy z nas może założyć projekt. Tylko tutaj bym jeszcze dołożyła, że jest dwóch założycieli. Więc tak, 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 oczywiście. Tak, zawsze trzeba znać, ale idąc krok po kroku, wypełniając formularz, no jak gdyby zobaczymy to, że trzeba najpierw dołączyć drugiego założyciela. Czy... Nie, nie. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że przeczytaliście pytanie. Każdy aplikuje o odznakę samodzielnie. Jeśli założyciel uzyska nagrodę, nie dostają jej automatycznie wszyscy. Jeśli kilkoro z nas dostanie nagrody, odznaki, to wtedy mamy nagrodzony cały projekt. Taka pokazuje się nam ikonka, że projekt jest nagrodzony. Natomiast każdy z nas musi indywidualnie złożyć swoją aplikację, swój wniosek o odznakę. Czy są tak samo ważne? Zależy, co mamy na myśli. Nie rozumiem nie do końca, czy są jak międzynarodowe. No, są tak samo ważne, przy czym do innych później, jak gdyby nagród, certyfikatów możemy startować, jeśli mamy międzynarodowe projekty, a jeśli mamy tylko polskie. To już takie bardziej szczegółowe pytanie, ale one na płaszczyźnie działania WeTwinningu tak samo są ważne. Tak. I to nie ma różnicy, czy przedszkola, czy szkoły wyższe, nie wiem, średnie, no nie wyższe, przepraszam. Ja tutaj tylko może się włączę i powiem, że jeśli chodzi o aplikowanie o dalsze nagrody, na przykład mój projekt eTwinning albo europejskie nagrody eTwinning, to tutaj są uznawane tylko projekty, które zrealizowane w europejskiej współpracy, czyli jest polski założyciel i zagraniczny założyciel. Natomiast jeśli chodzi o odznakę eTwinning, to zarówno polsko-polskie, jak i polsko-zagraniczne projekty taką odznakę mogą zdobyć. Coś mamy jeszcze? Jeszcze parę pytań. Dobrze, jeśli możemy, to tak, wzór zgody na udostępnianie wizerunku, każdy sam nie ma takiego narzuconego, tak jak powiedziałam, to może być dosłownie jedno zdanie, jeśli wiemy, że mamy rodziców, którzy się na to godzą i znają zasady działania w projekcie, ale może to być naprawdę rozpisana zgoda z podstawą programową, z konkretnymi platformami, z którymi będziemy korzystać. To już zależy od nas samych, od szkoły, w której pracujemy, od rodziców, z którymi współpracujemy. Tak, mam nadzieję, że tak. Nie słyszymy Cię, Jolu. Jolu, masz wyłączony mikrofon. Jeśli chodzi o nagranie, to jak najbardziej to nagranie udostępnimy na naszym kanale na YouTubie eTwinning Polska, a ja za chwileczkę na podsumowaniu udostępnię Państwu link do tego kanału i będę zachęcał do tego, aby tam zajrzeć. Czy można? Tak, oczywiście. Przy czym, Szanowni Państwo, od razu powiem, mamy pewną kolejkę. Ja troszeczkę zastopowałam przyjmowanie osób. Jeśli będziemy się zbliżać do liczby 100, przestanę po prostu przyjmować osoby, bo to już nie będzie współpraca. Setka to naprawdę jest projekt bardzo trudny do zrealizowania, do ogarnięcia. Więcej nas raczej w tym roku w dniu kropki na eTwinning nie będzie, choć oczywiście no, działamy na Facebooku, będzie wydarzenie Super Belfrów, do którego też zapraszam, ale to już nie eTwinning będzie. Tak. Tak, oczywiście można się rejestrować, jeśli Pani wszystkie dane będzie wiedziała, to jak najbardziej można. Nie wiem, ostatnio nawet długo nie trwała weryfikacja. Tak naprawdę konto znajomej było od razu praktycznie czynne i działało i można było sobie już tam szukać projektów.
Tak, i zachęcamy oczywiście, jeśli Państwo mają problem, aby wrócić sobie do tego przewodnika krok po kroku, wtedy mogą Państwo sobie według przewodnika założyć takie konto, bo dzisiaj nie rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób takie konto założyć. Tak. Więc jak najbardziej wszystkie te informacje, w jaki sposób sobie utworzyć takie konto, znajdą Państwo w naszym przewodniku. Ja już udostępniam Państwu na publicznym czacie link do tego przewodnika jeszcze raz, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby sobie założyć takie konto, to zachęcamy, aby powolutku według przewodnika zrobić właśnie takie założenie konta. I kolejne pytanie. Czy w zakładce... Ja, szanowni Państwo, ze swojego, ja nie wiem, to chyba tak naprawdę każdy z Państwa musi mieć swój pomysł. Ja w zakładce szkoły mam wypisane projekty, jakie robię, podaję zdjęcia, filmiki, natomiast nie zawsze mam adres Twinspace'a podawany. Nie zawsze. Tak jak Państwu powiedziałam, ja to, co mogę, to udostępniam, wiem, że mogę udostępnić. To już chyba będzie zależało od naszych możliwości działania w szkole. Znowu nie słyszymy, Elu? Kolejne pytanie. Mhm. Znaczy, to jest nawet takie podsumowanie, wydaje mi się. Jeśli Pani by chciała założyć projekt międzynarodowy, to oczywiście tak? Jak najbardziej, to tylko jak musi Pani znaleźć partnera oczywiście z zagranicy. Tak, tak. Do tego z pewnością Państwu posłużą zakładka forum, fora, który znajdziecie Państwo na eTwinning Live, więc zachęcam, aby ogłaszać się tam ze swoimi projektami, ze swoimi propozycjami projektów, fora partnerskie, kiedy Państwo wybiorą, mogą Państwo wybrać dokładnie przedział wieku, w jakim chcieliby Państwo zrealizować projekt. Przedział wieku oczywiście uczniowski, w jakim wieku uczniowie powinni być partnera, z którym chcieli Państwo założyć taki projekt międzynarodowy i mogą Państwo opisać ten projekt. Z pewnością jacyś zagraniczni partnerzy będą potencjalnie się zgłaszać na takie ogłoszenie na forum, więc z pewnością bardzo szybko znajdą Państwo partnera. Ja jeszcze powiem, że może warto po prostu popisać, tak jak pokazywałam, tam są projekty, może już coś takiego podobnego istnieje i dołączyć na początek, tak? A może właśnie kogoś z tamtej grupy zaprosić do współpracy. Tak, tak, oczywiście, mogą też Państwo poszukać już gotowego pomysłu. Jak najbardziej. Kolejne pytanie. Co się dzieje, gdy zgłoszę, ale później nie uzyskam zgody rodziców? No nic się nie dzieje tak naprawdę, nic się nie dzieje, po prostu nie możemy publikować, tak? Nie możemy publikować zdjęć dzieci z wizerunkiem. O to chodzi, bo szanowni Państwo, jeśli robimy książeczki, tak jak Państwu pokazałam, to przecież możemy jak najbardziej tak działać. Tak? Jeśli, nie wiem, dzieci będą tworzyły awatarki, to technologia, a nie wizerunek dziecka. Więc po prostu my musimy pamiętać, że nie mamy zgody, ale projekt jako taki no, działa. To jest nasza forma pracy i myślę, że no, chyba, że już ktoś wie, że ma naprawdę rodziców bardzo, bardzo jakichś takich wrażliwych, to po prostu musi uważać. I jeszcze dosłownie 4 pytania nam zostały. Gdzie szukać szkoleń? No może ja też mogę. Zaraz tak. Zachęcamy oczywiście serdecznie, aby korzystać z bezpłatnych kursów internetowych, które organizuje nasze biuro, Krajowe Biuro eTwinning. I również link do tych kursów właśnie wklejam Państwu w czacie. Jeśli ktoś z Państwa jest początkującym eTwinnerem, to jak najbardziej może wykorzystać tą formę doskonalenia zawodowego i skorzystać z tych kursów na starcie. Są to kursy dla początkujących też, które są miesięczne i nazywają się Jak uczestniczyć w programie eTwinning, jak zrealizować dobry projekt eTwinning. Osoba świeżo zarejestrowana może zrealizować 10 dowolnych kursów, natomiast później już zachęcamy oczywiście Państwa do tego, aby założyć projekt i oczywiście później po założeniu projektu mogą Państwo kontynuować doskonalenie zawodowe z naszymi kursami i wybierać kolejne kursy, bo wiem, że one uzależniają i sporo nauczycieli chciałoby więcej, ale oczywiście chcemy też, żeby to się przełożyło później na realizację projektów, więc zachęcamy do tego, aby po nabyciu tej podstawowej wiedzy kontynuować już ją przy okazji realizacji projektu z jakimś partnerem, czy to krajowym, czy zagranicznym. I jeszcze jedno pytanie. Kiedy odrzucono odznakę? Szanowni Państwo, jeśli to była naprawdę tylko formalność z naszej strony, tak jak powiedziałam, nie
włożone materiały we właściwe miejsce, to jak najbardziej, ale jeśli rzeczywiście nie było, wszystko zależy, co tam Państwo macie też tam w uzasadnieniu, bo zawsze przychodzi uzasadnienie, tak? Jeśli nie było współpracy, to wiecie Państwo, no nie jesteśmy w stanie cofnąć czasu, tak? No nie wydarzyło się, więc się nie wydarzyło. Mamy doświadczenie, wiemy, co robić lepiej kolejnym razem. Ale jeśli oczywiście jest jakaś tylko formalność, coś nie do końca, albo na przykład nie podpisaliśmy, bo też tak się zdarza, swoich treści, swoich materiałów, a one tam są i weryfikator nie potrafi ich odnaleźć, to można się odważyć, drugi raz aplikować. Oczywiście. I jeszcze dwa pytania. No tak, no można realizować, cały czas można realizować. To wszystko... Rozwój jak najbardziej. Nauczyciel dyplomowany ma się wykazać umiejętnościami wykraczającymi poza, tak, takie standardy, więc wszystko zależy od pomysłu, jaki mamy na ten projekt, co tam chcemy w nim zrealizować, ale tak, jak najbardziej. Będziemy mieć wtedy właśnie odznakę, możemy się nią pochwalić. To znowu ja porwę to pytanie. Jak najbardziej otrzymają Państwo certyfikaty. O tym chciałam powiedzieć na koniec, ale powiem już teraz. Certyfikaty zostaną wystawione na podstawie Państwa rejestracji na dzisiejsze spotkanie, tam gdzie podawali Państwo imię i nazwisko oraz adres mailowy. Z tej właśnie listy uczestników będziemy korzystać przy wystawianiu certyfikatów. One są wysyłane do 14 dni od danego webinarium i przesyłka oczywiście jest mailowa, czyli na wskazany podczas rejestracji adres mailowy powinni Państwo taki certyfikat otrzymać. I tutaj jeszcze trzy pytania dosłownie, Marleno. Każdy nauczyciel zakłada konto osobno. Osobno zakłada swoje konto i jeśli macie Państwo prężne grono, to każdy może mieć. Szkoła ma też swój profil i wtedy się wyświetla, że z danej szkoły mamy na przykład 15 działających w e-twinningu nauczycieli. Każdy zakłada swoje konto. Tu już pani Marlena chyba o tym wspominała, prawda? Nie, myślę, że nie wymaga, chociaż podajemy nazwisko dyrektora, podajemy nazwę szkoły do weryfikacji jak najbardziej. Jeśli będę... Jolu, jeśli będę uczestnikiem... A tak, nie tak, jak najbardziej, oczywiście. Każda osoba, która zaangażuje się w organizację projektu, tak, może kontynuować doszkolenie zawodowe na zasadach bezpłatnych, czyli brać udział w kolejnych kursach online lub też w webinariach czy w spotkaniach stacjonarnych, które w tej chwili niestety są zawieszone, ale oczywiście odbywały się regularnie. I jeszcze mi tutaj wpadło jedno pytanie, już spróbuję je udostępnić. Oj, gdzieś mi znikło, może znajdę. Może to... Tak, czy widzę? To na czacie właśnie teraz udostępniono. Momencik, już. Czy bez rejestracji na e-twinning mam dostęp do przeglądania projektów? Czy nie. Osoba, która nie posiada konta, może przeglądać projekty? Nie, trzeba mieć konto. Dokładnie, czyli taki dostęp jest zablokowany, chyba że osoby, które realizują, niektóre ze stron, które stworzyły na TwinSpace, udostępnią na zasadzie publicznej, ale to już jest zależne od założycieli i od osób, które są administratorami państwa TwinSpace, czyli tej przestrzeni projektowej, czy dane strony są upublicznione, czy nie są upublicznione. Wtedy oczywiście można podać taki link na przykład na stronie szkoły, tak jak pani Marlena mówiła, lub też podzielić się takim linkiem z rodzicami. Wiadomo, że ta strona wtedy jest dedykowana konkretnym osobom i wiemy, co tam udostępniamy publicznie, prawda? I co może być udostępnione publicznie, więc tutaj Państwo mają wybór. Natomiast w standardzie te wszystkie strony są pozamykane i są dostępne tylko albo dla osób zarejestrowanych, jeśli to jest e-twinning live, albo dla osób, które biorą udział w projekcie, czyli dla wszystkich uczestników, nauczycieli, którzy dołączyli do danego projektu. Tutaj jeszcze widzę jedno pytanie od pani, która mówi, że miała kiedyś konto, nie pamięta hasła ani loginu. Zachęcamy do tego, aby skontaktować się z naszym biurem bezpośrednio.
Ja już powoli będę kończyć, więc pozwolę sobie wyłączyć tą przestrzeń do pytań i przejdziemy do podsumowania naszego spotkania. Dziękuję serdecznie Marleno za spotkanie. Mam nadzieję, że te informacje, które pani Marlena dzisiaj udostępniła państwu, będą przydatne w przyszłości. Kontakt do pani Marleny już się wyświetlił, więc możecie państwo również kontaktować się z panią Marleną mailowo, odnaleźć ją na Facebooku lub też po prostu, jeśli państwo mają konto na eTwinning Live, napisać tą wiadomość wewnętrzną, o której dzisiaj pani Marlena wspominała i w ten sposób zapytać się na przykład albo poprosić o dołączenie do konkretnego projektu, który będzie realizować pani Marlena w przyszłym roku szkolnym. Ja jeszcze oczywiście przekażę państwu informacje, gdzie znajdą państwo naszą prezentację. Przepraszam, że przez chwilę może czat nie będzie aktualizowany, ale chcę tutaj wkleić dwa ważne linki. Więc jeśli chodzi o prezentację, to prezentacja w wersji PDF pojawi się na naszej stronie, na naszej grupie, którą założyliśmy specjalnie w celu udostępniania wszystkich prezentacji z webinariów, jeśli chodzi o webinaria eTwinning. Ta grupa jest do odnalezienia na platformie eTwinning Live, czyli logujemy się na nasze konto, wyszukujemy sobie zakładkę grupy i wpisujemy tam doskonalenie zawodowe z eTwinning Live. Wklejam też państwu teraz link na czacie, więc powinien on się państwu wyświetlić. Tam prezentacja pani Marleny zostanie udostępniona w przeciągu 10-15 minut od zakończenia dzisiejszego spotkania. Natomiast jeśli chodzi o nagranie, to również zostanie ono udostępnione, tylko tym razem na kanale otwartym. Kanał nazywa się eTwinning Polska i oczywiście jest do odnalezienia na platformie YouTube. Więc jeśli ktoś z państwa będzie zainteresowany tym, aby powrócić do dzisiejszego nagrania lub też przekazać je koleżance lub koledze, którzy nie mogli wziąć udziału w wydarzeniu, to zachęcamy do tego, aby właśnie zasubskrybować sobie nasz kanał. Co więcej, jeśli państwo są początkujący, to znajdą państwo tam szereg webinariów, które pomagają początkującemu eTwinnerowi w zapoznaniu się z platformą. One również mają początek eTwinning krok po kroku, początek w nazwie jest eTwinning krok po kroku, jak i również webinaria związane z konkretnymi narzędziami, które wykorzystywane są przez naszych eTwinnerów w projektach krajowych i międzynarodowych, więc zachęcamy do tego, aby przejrzeć sobie również na start nasz kanał na YouTubie i zapoznać się z jego zawartością. Być może coś państwu się z tego, co tam udostępniamy, przyda do dalszej pracy. I jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Oczywiście zachęcamy, aby dołączać do kolejnych webinariów. Przy czym, tak jak wspomniałam, część z tych webinariów odbywa się już na platformie eTwinning Live. Dzisiejsze spotkanie jest na platformie Click Meeting, natomiast większość z tych webinariów odbywa się na tej zamkniętej platformie eTwinning Live, do której państwo mają dostęp po zalogowaniu. Udostępniamy nagrania po jakimś czasie, przy czym jeśli są państwo zainteresowani takim udziałem i uzyskaniem certyfikatu ze spotkania, z webinaryjnego, to muszą państwo wejść na taką platformę eTwinning Live i dołączyć do danego wydarzenia, które sobie państwo wybrali. Ja tutaj udostępnię link, bo oczywiście wszystkie te wydarzenia są u nas na naszej stronie na eTwinning.pl, więc mogą państwo sobie przejrzeć te wydarzenia. W tej chwili pojawiły się wszystkie wydarzenia, które planujemy zrealizować w miesiącu sierpniu i mogą państwo sobie poprzez linki, które są udostępnione na kolejnych podstronach, dołączyć do wydarzeń. Przy czym przypominam, że najpierw trzeba zalogować się na eTwinning Live, aby ten link poprawnie się państwu otworzył później w przeglądarce. I oczywiście wybieramy wtedy dane wydarzenie i wybieramy opcję dołącz do. Jeśli państwo są zainteresowani, to muszą państwo sobie kliknąć w takie wydarzenie, w taką nazwę wydarzenia i wybrać opcję dołącz. Później oczywiście przypominamy państwu, że są państwo zapisani na takie wydarzenie, dostają państwo przypominajkę mailową, więc staramy się, aby ta informacja była na bieżąco do państwa przesyłana. Na sam koniec z panią Marleną zresztą wspólnie, bo pani Marlena będzie tutaj działać również. Tak, Marlena, dobrze mówię? Tak. Zapraszamy do jeszcze jednej zakładki, którą państwo znajdą na eTwinning Live. Zakładka nazywa się Grupy w ramach działalności Krajowego Biura eTwinning. W tej zakładce uruchomiliśmy tak zwane grupy krajowe, grupy nauczycieli, pasjonatów, którzy chcą angażować się nie tylko w działania projektowe, ale chcą też rozwijać swój warsztat pracy, chcą wymieniać się pomysłami, inspiracjami. Grupy działają mniej więcej na zasadzie grup facebookowych, przy czym, tak jak wspominaliśmy, są one zamknięte, są one dostępne tylko dla zweryfikowanych nauczycieli, więc nie znajdą państwo tam żadnego spamu, żadnych zbędnych i niepotrzebnych informacji, czy też wiadomości, które nie powinny się tam znaleźć. Grupy są prowadzone przez naszych moderatorów, to są głównie ambasadorzy i doświadczeni eTwinnerzy.
Wszystkie z tych te grupy, które są tutaj wymienione, mogą Państwo odnaleźć również poprzez właśnie zakładkę grupy na eTwinning Live. Tam jest taka wyszukiwarka, wystarczy wpisać sobie nazwę. Grupy są tematyczne, więc można sobie wybrać temat również dedykowany dla swojego przedmiotu, czy też dla swoich zainteresowań jako nauczyciel. Jedna z tych grup jest grupą międzynarodową, prowadzoną przez polskiego ambasadora i jest związana z e-bezpieczeństwem na platformie, więc zachęcamy oczywiście również do tego, aby dołączać do grup. Jeśli Państwo mają jakieś pytania związane z działaniem platformy lub też z problemy z zalogowaniem się lub pytania związane z odznaką jakości, to zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z naszym biurem. Można oczywiście rozmawiać z naszymi ambasadorami i trenerami, ale być może jesteśmy w stanie Państwu pomóc też poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny, więc odnajdą Państwo nas oczywiście na Facebooku i na innych kanałach, również tam możecie się Państwo z nami kontaktować, postaramy się odpowiedzieć na każde z pytań. Tutaj kilka tych pytań się już pojawiło i pozwolę sobie je przesłać do osób odpowiedzialnych, aby udzieliły Państwu odpowiedzi mailowej na te pytania. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za poświęcony czas. Postaramy się oczywiście jak najszybciej udostępnić również nagranie z dzisiejszego spotkania, by mogli sobie Państwo do niego wrócić. Życzę udanego popołudnia i ze mną Państwo widzą się w sierpniu z panią Marleną. Mam nadzieję, we wrześniu spotkamy się już na kolejnym webinarium związanym z grupą, którą będzie prowadziła od września, więc jak widzą Państwo w eTwinningu, jesteśmy jak jedna wielka rodzina i zachęcamy oczywiście do dołączenia do naszej wspólnoty. Dziękuję i pozwolę sobie na spotkanie. Do widzenia. Do widzenia.